dobicie. Dzień dobry Państwu, Maciej Szewczyk kłania się z Halinowa. Drugi dzień finałów Mistrzostw Mazowsza Juniorek 2022. I w pierwszym spotkaniu tego dnia los Nowy Dwór Mazowiecki zmierzy się z Ateną Warszawa. Jakże różne losy wczoraj obu zespołów. Los Nowy Dwór dzielnie walczył, ale musiał uznać wyższość LTS Legionowia. Przegrał 1-3. Atena Warszawa natomiast bez większych problemów odprawiła z kwitkiem warszawską Spartę. W trzech partiach zakończył się ten mecz. Zobaczymy, jakże będzie to wyglądało dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy. Już za moment oficjalna prezentacja obu zespołów i ruszamy z sportowymi emocjami drugiego dnia turnieju. Finały Mistrzostw Mazowsza w piłce siatkowej juniorek. Ekipa Ateny już gotowa do wyjścia na parkiet. Dołącza do niej również los Nowy Dwór Mazowiecki. I powitajmy je na parkiecie. Wyprowadzają swoje koleżanki, panie kapitan obu zespołów, Wiktoria Muter w ekipie Ateny i Natalia Staśkowiak w zespole los Nowy Dwór Mazowiecki. Trenerami obu zespołów są odpowiednio Piotr Olenderek i Cezary Kulin. Przedstawienie arbitrów. To spotkanie poprowadzą jako sędzia pierwszy pani Luiza Szymańczak, jako sędzia drugi pan Andrzej Ogórkis. Niewątpliwie faworytem tego meczu jest warszawska Atena, ale dziewczyny z Nowego Dworu Mazowieckiego nie złożą na pewno broni, na pewno zechcą powalczyć i przedłużyć swoje szanse na jakiś dobry medal w tym turnieju. Wybiega Alicja Czernek w ekipie losu Nowy Dwór Mazowiecki. Julia Grzelak rozpocznie również. Patrycja Łabucka, numer 25. Aleksandra Stan z szóstką. Kapitan Natalia Staśkowiak. I Aleksandra Żuryńska zaczyna w szóstce. Klaudia Grzywaczewska i Natalia Ziemińska będą tworzyły duet libero. UKS Atena. Izabela Kauzanu-Bielak wybiega na parkiet. Jest również Aleksandra Czaplicka.
mamy na parkiecie Barbarę Latos, wczorajszą MVP, Daria Pieńkowska jest również, jest na parkiecie Aleksandra Bąkiewicz, na libero oczywiście Martyna Terlikowska, mam wrażenie, że ominąłem jedną zawodniczkę, pewnie, że tak, a tą zawodniczką jest Kinga Wrońska. Od zagrywki do spotkania rozpoczyna Kinga Wrońska. No i ruszamy, moi drodzy, ruszamy z emocjami drugiego dnia Mistrzostw Mazowsza Juniorek 2022. Kinga Wrońska. Już zagrała, jest niezłe przyjęcie w ekipie losu, lewe skrzydło, Grzelak nie kończy, kontra Ateny. I zatrzymana blokiem teraz Barbara Latos i od prowadzenia zaczyna los Nowy Dwór Mazowiecki. Na zagrywce teraz Patrycja Łabucka. Flot, ale daleko poza boiskiem ląduje ta piłka. Mamy remis. Zepsuta zagrywka kosztuje los Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenie. A w polu serwisowym mamy Darię Pieńkowską. Znacznie lepsze to uderzenie. Nieskończona próba Alicji Czernek kontra Ateny. Latos również nie kończy. Pierwsza strefa i Żuryńska uderza w siatkę. Także na prowadzeniu Atena Warszawa. Daria Pieńkowska. Przyjęcie na trzeci metr, wysoka piłka do Grzelak na lewe skrzydło, bez problemu dograna piłka po stronie Ateny, Aleksandra Bąkiewicz kończy i podwyższa wynik Bąkiewicz. Trzecia z kolei zagrywka Pieńkowskiej. Kolejne przyjęcie na trzeci metr, wysoka piłka na lewe skrzydło, radzi sobie teraz Julia Grzelak. Drugie oczko na koncie losu Nowy Dwór Mazowiecki. Zagrała już Aleksandra Stan, perfekcyjne przyjęcie ma Atena. Czy Kałzanów Bielak trafia? Nie, jest out, a to oznacza remis 3-3. Dobre przyjęcie ma Atena. Latos, prawe skrzydło, huknęła jak z armaty i czwarty punkt dla Ateny. Ona teraz na zagrywce, Barbara Latos. Grzelak w punkt, lewe skrzydło i kończy swoją próbę Aleksandra Żuryńska. Julia Grzelak na zagrywce. Terlikowska przyjmuje na drugi, trzeci metr. Szybka piłka do Bąkiewicz, kończy. Pięć do czterech prowadzi Atena. Aleksandra Bąkiewicz. Odrzucony troszkę od siatki zawodniczki z Nowego Dworu. Żuryńska plasem kontra Ateny. Wrońska odda za darmo.
Nie było to dobre odbicie w tym momencie w wykonaniu Klaudii Grzywaczewskiej. Przerywa grę pani sędzia Luiza Szymańczak. No i 2 punkty przewagi Ateny. Trudne zagrywki serwowane są przez Atenki. Teraz będą miały kontrę. Latos z pierwszej strefy. Wysoka piłka, lewe skrzydło. Staśkowiak nie kończy. Bąkiewicz oddaje plasem. Stan, wysoka piłka. Żuryńska zatrzymana. Siedem do czterech prowadzi UKS Atena. Staśkowiak przyjmuje na drugą stronę. Terlikowska dogrywa lewe skrzydło. Wrońska broni się jeszcze. Los Nowy Dwór Mazowiecki musi oddawać. Teraz poszła na obiegnięcie na jedną nogę Kauzanu Bielak. Nie skończyła swoje próby, ale teraz pogubiły się w tej sytuacji zawodniczki losu Nowy Dwór Mazowiecki. Sytuacyjna piłka, Wrońska plasuje. Latos trafiła czy nie? Out, out pokazują sędziowie, a to oznacza przejście dla losu Nowy Dwór. 5 do 7. Alicja Czernek. I to jest zagrywka, dobre 2 metry w aut. Izabela Kauzanu Bielak na zagrywce. Uderzenie z wyskoku. W punkt przyjęta ta zagrywka. Staśkowiak lewe skrzydło. Bardzo dobre uderzenie. 6 punkt zdobywa los Nowy Dwór Mazowiecki. Aleksandra Żuryńska na zagrywce. Terlikowska radzi sobie z tym flotem. Zgubiły tempo teraz podopieczne Piotra Olenderka. Z drugiej piłki Staśkowiak. Tam na posterunku Bąkiewicz. Wrońska lewe skrzydło. I boisko mieści się przy linii bocznej. Aleksandra Czaplicka będzie zagrywać. I to jest autowy serwis tej siatkarki. 7 do 9. Natalia Staśkowiak, piłka już w jej rękach, ona będzie zagrywać. I to jest kolejna zepsuta zagrywka, mały festiwal tych błędów w elemencie otwierającym grę. Kinga Wrońska. Na palce Staśkowiak, lewe skrzydło, Grzelak. Broni się Atena. Oddaje dyszlem na drugą stronę Wrońska. Stan krótka. Świetna akcja i kończy Łabudzka. 8 oczko losu Nowy Dwór Mazowiecki i właśnie teraz Patrycja Łabudzka będzie zagrywać. Pinkowska nie skończyła, musi oddawać stan na drugą stronę. Latos trafia. 8 do 11, patrząc z perspektywy losu Nowy Dwór Mazowiecki. Daria Pieńkowska na zagrywce. I podwyższa. Świetny serwis. Spadająca nieprzyjemnie piłka
12-8 dla Ateny. Wielkowska, dobra, szybująca zagrywka, Stan, krótka, nie kończy Czernek. Kontra Ateny, prawe skrzydło, Latos, bronią się tam siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jeszcze zaryzykowała tam kapitan Natalia Staśkowiak, ale uderzyła w taśmę. ...13-8. Seria dobrych zagrywek Pieńkowskiej otwiera te skuteczne akcje Ateny. Przyjęcie na 4 metr, musi dołem rozgrywać Stan. Grzelak nie kończy, Latos. Pierwsza strefa zuryńska po prostej, Pieńkowska na posterunku. Bąkiewicz odda palcami, sięgnęła zuryńska. Grzelak, Bąkiewicz dogrywa bezproblemowo, Spajpa, Wrońska i po taśmie wpada ta piłka. O czas prosi trener Cezary Tulin, jest 14-8 dla rywalek jego zespołu, czyli dla Ateny Warszawa. Jeżeli stałoby się tak, że w tym meczu zwycięży Atena Warszawa, a w kolejnym LTS Legionowia, wówczas rezultat byłby taki, że jutro w ostatnim dniu turnieju zobaczylibyśmy dwa bezpośrednie finały o miejsca, bowiem najpierw o trzecie miejsce zagrałyby ekipy Losu Nowy Dwór Mazowiecki i Sparty Warszawa, a następnie o złoto zmierzyłyby się zespoły Ateny, którą teraz obserwujemy, i LTS Legionowia. Ale żeby tak się stało, tak jak mówię, faworyci musieliby wygrać, a do tego jeszcze i jeden, i drugi mają daleko, daleko. Grzelak, bardzo dobre uderzenie z lewego skrzydła, Pieńkowska broni na drugą stronę, przepychanka na siatce, pada piłka pomiędzy siatkarki Ateny, aż podskoczył poirytowany Piotr Olenderek. Łatwa zagrywka, Terlikowska na 4 metr, Latos z prawego skrzydła, ona jest podstawowym wyborem swojej rozgrywającej, przerwana gra, to było podwójne odbicie. Latos na zagrywce. Przyjęcie zupełnie przyzwoite w ekipie Losu. No i proszę, szybka piłka do Julii Grzelak, zamieniona na punkt. Przyjmuje Wrońska, lewe skrzydło, Bąkiewicz. Tam wybrana ta piłka przez ekipę z Nowego Dworu. Szybka piłka do Staśkowiak. Czy sobie poradziła? Nie, to out. No prawdziwe TGW teraz zaserwowała stan swojej skrzydłowej. Aleksandra Bąkiewicz. Nieporozumienie, tam przeszkadzały sobie w przyjęciu Grzywaczewska i Grzelak. ...17-10. Pewne prowadzenie Ateny Warszawa. Nieskończone uderzenie Losu. Brakuje właśnie tej skutecznej pierwszej akcji w tej ekipie. Ale teraz proszę, cierpliwość zaowocowała i Żuryńska zdobywa punkt.
Czernek. Tam kłopoty w przyjęciu. Terlikowska i Bąkiewicz przeszkadzały sobie. Alicja Czernek. Teraz dużo lepsze przyjęcie Martyny Terlikowskiej. Wrońska zatrzymana blokiem, ale sytuacyjna piłka również do niej. Pakuje jednak uderzenie w siatkę. Bąkiewicz na trzeci metr, z pierwszej strefy uruchomiona Barbara Latos. Kontra losu, Staśkowiak uderza, ale wpadł to w siatkę i była to któraś z zawodniczek Ateny. Gonią, gonią, wynik podopieczny Cezarego Tulina. Będzie zmiana w ekipie Ateny. Patrycja Majos zastąpi Kingę Wrońską. Zagrywka w aut oznacza punkty dla Ateny. Kolejna zmiana w zespole z Warszawy. Aleksandra Baczewska zastąpi Izabelę Kałzanu-Bielak. I Baczewska teraz na zagrywce. Wyłuskana tam Łabucka tym skrótem, ale na tyle dobrze przyjęła, że dostała jeszcze piłkę. Niestety wyrzuciła ją w aut. Baczewska. Teraz dużo kłopotów w tym przyjęciu. Grzelak. Latos na drugą stronę, ale będą mogły powtórzyć akcję jej koleżanki. Bąkiewicz, pipa, block out. Zawadziła piłka o ten blok. Nie protestuje ekipa losu, więc najwyraźniej tak było. Teraz piłka w siatce, 15 oczko. Sprezentowane w ten sposób losowi Nowy Dwór. Aleksandra Szuryńska będzie zagrywać. Wyrzucona tym zagraniem Bąkiewicz. Z lewego skrzydła Staśkowiak nie kończy. Stan krótka, Łabucka chyba za niska była dla niej ta piłka. Latos z pierwszej strefy kończy. Lockout. 21 do 15 dla Ateny Warszawa. Znowu Łabucka trafiona zagrywką. Teraz znacznie gorzej sobie poradziła niż chwilę temu. I znowu Latos. Bardzo dużo piłek dostaje ta siatkarka. Grzelak z pipa. Ruszyła tam bardzo ambitnie Terlikowska. To się opłaciło. Kontra losu. I Łabucka wstrzymuje rękę, a piłka wpada pomiędzy zaskoczone rywalki. Piłka w siatce po zagrywce Natalii Staśkowiak. Patrycja Majos, ona przed chwilą weszła na parkiet. Zobaczymy, jak poradzi sobie w polu serwisowym. Przyjęcie wrzucone w siatkę. Sytuacyjna piłka, oddają za darmo zawodniczki z Warszawy. Łabucka musi wystawiać. Proszę, jakie rozwiązanie przez plecy dyszlem.
I Grzelak zatrzymana, nie było tam w asekuracji Klaudii Grzywaczewskiej i to kosztuje bardzo drogo zespół Losu. Drugi czas dla Cezarego Tulina. 23 do 16 prowadzi zespół Ateny Warszawa. No i wracamy na parkiet. Dwa punkty dzielą Atenę Warszawa od zwycięstwa w premierowej odsłonie. Na pewno Los Nowy Dwór zechce jeszcze powalczyć, ale ta przewaga na tym etapie seta jest bardzo duża. Przyjęła Grzelak, do niej wysoka piłka, block out, świetnie, technicznie teraz uderzyła Grzelak. Zmiana w ekipie Losu, Magdalena Doner zastąpiła Budzką na zagrywce. Przyjęcie bardzo dobre w ekipie Ateny, nieskończony atak Pienkowskiej, pierwsza strefa, Żuryńska kończy, nie, zdążyła tam Latos. No teraz tak w stylu Ejwina Ngapeta rozegrała to Staśkowiak, opłaca się tej ekipie. Terlikowska nad siebie, z głębi pola wystawia Pieńkowska, ale podwójne odbicie staje się faktem. I seria punktów Losu Nowy Dwór Mazowiecki. Dalej przewaga ten wyraźna, ale już znacznie mniejsza. Lewe skrzydło Bąkiewicz, plas. Kłopoty Losu Nowy Dwór. Majos dogrywa. Prawe skrzydło, Lato skończy, a to oznacza piłkę setową dla Ateny Warszawa. Wraca Kałzanu Bielak. Na zagrywce Pieńkowska. I kończy zagrywką tego seta 25 do 19 i na prowadzeniu faworyt tego meczu, czyli Atena Warszawa. Wracamy za chwileczkę.
No i za momencik wracamy na parkiet. Druga odsłona pierwszego spotkania drugiego dnia Mistrzostw Mazowsza Juniorek. Po pierwszym secie bez niespodzianki Athena Warszawa na prowadzeniu. Na Państwa ekranach trenerzy Piotr Olenderek oraz Piotr Najmowicz, którzy jeszcze dają ostatnie wskazówki swojemu zespołowi. Od zagrywki tę partię rozpocznie Aleksandra Żuryńska. I piłka w siatce, także od prowadzenia zaczyna Athena Warszawa. Daria Pińkowska na zagrywce. Miała całą serię w pierwszym secie. I proszę, teraz trudna zagrywka, wsteczna rotacja, ale w błąd. Czaplicka wpada w siatkę przy rozegraniu. 1-1. Natalia Staśkowiak. Świetny serwis. Kłopoty tam Terlikowskiej i nie wyprowadzą już zawodniczki Ateny akcji. 2-1. Staśkowiak. Teraz pół siatki, a więc remis 2-2. Na zagrywce ta, która wyróżnia się w swojej ekipie, czyli Barbara Latos. Ona również psuje zagrywkę. 3-2 prowadzi los Nowy Dwór Mazowiecki. Piłka już w rękach Patrycji Łabuckiej. Lewe skrzydło, próbowała Bąkiewicz i udało jej się, block out. 3-3 i właśnie Ola Bąkiewicz teraz na zagrywce. Dobre przyjęcie ma los. Uderzała z pajpa Bąkiewicz, ale przeszła linię trzeciego metra. Na zagrywce Aleksandra Stan. Kałzanu Bielak wystrzeliwuje piłkę daleko. Muszą oddawać za darmo jej koleżanki. Grzelak technicznie i proszę. 5-3. Aleksandra Stan. Bąkiewicz teraz bardzo dobrze w przyjęciu. Poszła na jedną nogę Kałzanu Bielak. Bliska była opanowania piłki Grzelak, ale nie poradziła sobie z tym zadaniem. I teraz Kałzanu Bielak na zagrywce. Piłka w siatce.
6-4 dla losu Nowy Dwór Mazowiecki. Julia Grzelak będzie zagrywać. I fantastyczny serwis. Spadła przed nosem Oli Pąkiewicz ta piłka. O czas prosi. Po raz pierwszy dzisiaj Piotr Olenderek. Jego zespół przegrywa 4-7. Na Państwa ekranach właśnie teraz trener Olenderek, który przekazuje wskazówki swoim podopiecznym. Możecie Państwo pamiętać tego szkoleniowca, bowiem również w najwyższej klasie rozgrywkowej zaprezentował już swoje umiejętności. Był trenerem, przypomnijmy, Legionowi Legionowo. Również nie zapominajmy, że trener Olenderek prowadził Atom Trefl Sopot, tak nieco poza Mazowsze sięgając. Ale wróćmy na mistrzostwa Mazowsza, wróćmy na zagrywkę Julii Grzelak. Dobre przyjęcie. Teraz uderzyła bardzo mocno Wrońska. Bronią się siatkarki z Nowego Dworu. Staśkowiak oddaje na drugą stronę. Wrońska i teraz nie dogonią te piłki siatkarki z Nowego Dworu. Czaplicka. Wyrzucone za boisko rywalki Ateny. Pieńkowska tylko nad... do góry, że tak powiem, asekuruje tę piłkę. Kontra losu. Nie kończą siatkarki z Nowego Dworu. Tego nie można powiedzieć o Atenie. Barbara Latos zdobywa punkt. Przyjęcie na trzeci metr, Żuryńska, chyba taśma, tak jest. Jeszcze dyskusje przy słupku sędziowskim. Przyjęta piłka na trzeci metr. Staśkowiak z lewego skrzydła. Bezproblemowo dogrywa Bąkiewicz. Lewe skrzydło. Wrońska. Teraz Grzywaczewska wpadła trochę przed swoją koleżankę. Latos. Ratunkowa kiwka, ale to kompletnie zaskoczona defensywa losu. I już na prowadzeniu Atena Warszawa. Staśkowiak dogrywała. Kontra Ateny, prawe skrzydło, Latos kończy. Tak, trafia w 9 metr boiska. Aleksandra Czaplicka. Przyjęcie poza boisko, no nie wyratują tej piłki, a jednak, no nie, przerwana ta akcja, piłka była już poza antenką. Jeszcze upomnienie od pani sędzi pierwszej do liniowej, żeby troszkę szybciej reagować na takie sytuacje, no ale bez dwóch zdań ta piłka już była poza antenkami. I czas dla losu Nowy Dwór Mazowiecki. 10-7 prowadzi Atena Warszawa. Tłumaczy coś na Państwa ekranach Cezary Tulin swoim podopiecznym.
Bardzo żywiołowo przy linii bocznej reaguje ten młody szkoleniowiec. Stara się gdzieś tam przekazać tę energię swojej ekipie. Najlepsze przyjęcie ma los. Ale punkt zdobyty. Punkt numer 8 dla losu Nowy Dwór Mazowiecki. Alicja Czernek na zagrywce. Wrońska na trzeci metr. Do niej też piłka, ale poszła w górę teraz Kinga Wrońska. Jedenaście do 8 dla Ateny. Przyjęła Grzelak. Staśkowiak z lewego skrzydła po prostej. Bardzo dobre uderzenie. Aleksandra Żuryńska na zagrywce. Ruszona Wrońska w przyjęciu. Staśkowiak z głębi pola, tylko plas. Wrońska dogrywa w punkt. Bąkiewicz kiwa za blok i zaskoczone siatkarki z Nowego Dworu. 12 do 9. Żuryńska nie trafia. Dużo dzisiaj, dużo dyskusji przy słupku sędziowskim. Ale nie zmienia to wyniku, nie zmienia to decyzji. A na zagrywce Pieńkowska. Staśkowiak lewe skrzydło, nie sięga tam Pieńkowska. Natalia Staśkowiak, kapitan losu Nowy Dwór na zagrywce. Dobra zagrywka zaraz nad górną taśmą siatki. Latos nie kończy. Sytuacyjna piłka. Grzelak z lewego skrzydła przedziera się. 13 do 11. Natalia Staśkowiak. A serwisowy, ale trafia teraz Natalia Staśkowiak. No i mamy kontaktowy punkt. 13-12 dla Ateny. Znowu dobry serwis, poradziła sobie Wrońska, prawe skrzydło Latos. Barbara Latos na zagrywce. Grzywaczewska na czwarty, piąty metr to przyjęcie. Łabucka była na prawym skrzydle, ciekawa kombinacja. I punkt dla losu. 13 oczko dla podopiecznych Cezarego Tulina. Patrycja Łabucka. Terlikowska przyjmuje na trzeci metr. Z pajpa uderza Wrońska, nie kończy. Staśkowiak tylko plas.
Kajzano Bielak poszła na jedną nogę i chyba po bloku, tak. Aleksandra Bąkiewicz. Na drugą stronę przyjmowała teraz Staśkowiak. Kontra Ateny Latos z pierwszej strefy. Grzywaczewska w pełnym padzie. I trafia Kinga Wrońska. Świetna zagrywka Aleksandry Bąkiewicz. Punkt numer 17 na koncie Ateny. Bąkiewicz na palce Staśkowej przeszła trochę ta piłka. Grzelak, teraz nie opanowała Wrońska. 17-14. Wrońska z lewego skrzydła, sam narożnik. 18-14. Będzie zmiana w ekipie Ateny. Aleksandra Baczewska wchodzi na parkiet. Ona na zagrywce. W siatce po tej zagrywce, no nie tego oczekiwał po zadaniowej zmianie Piotr Olenderek. Julia Grzelak na zagrywce. Pajp, Bąkiewicz uderza w 9 metr. Staśkowiak bezproblemowo palcami, prawe skrzydło, Żuryńska nie kończy, na drugą stronę wraca jednak piłka. Staśkowiak nie wykorzystuje przechodzącej, Latos technicznie. Stan do Staśkowiak, ale w pół siatki uderza piłka. 20-15. Aleksandra Czaplicka. Staśkowiak w punkt, prawe skrzydło, Żuryńska zatrzymana blokiem przez Wrońską. Latos z prawego skrzydła podbita przez Żuryńską. Staśkowiak! Zmiana w ekipie Losu Nowy Dwór. Magdalena Donner wejdzie na zagrywkę. W poprzedniej partii miała kilka punktowych serwisów, a w każdym razie taki, po której jej zespół zdobywał punkty, bo to nie zawsze były bezpośrednio punkty zdobyte zagrywką, ale na tyle skutecznie serwisy utrudniały rywalkom grę, że ekipa Losu zdobywała punkty. Bąkiewicz na ciebie właśnie, teraz odrzucona Atena, ale Latos lubi takie sytuacyjne piłki. 21-16. Kinga Wrońska.
Świetny serwis, kłopoty los Nowy Dwór, oddaje plasem libero, Czaplicka krótka, Pińkowska nie kończy. Staśkowiak po bloku, na posterunku jest Wrońska, Bąkiewicz również po bloku, chyba najdłuższa wymiana dzisiaj. Staśkowiak out. ...22-16. Kinga Wrońska. Świetne uderzenie teraz. 22-17. Aleksandra Żuryńska. Nastrzelona piłka na ręce Staśkowiak. Dzięki temu Atena może powtórzyć akcję. No i robi to bardzo dobrze. Świetnie wstrzymała rękę teraz Bąkiewicz. Wraca na parkiet Kauzanu Bielak. 23-17 dla jej zespołu. Łabucka. Ale dotknięcie siatki przez którąś siatkarek Ateny. Natalia Staśkowiak. Lewe skrzydło, Aleksandra Bąkiewicz jest na posterunku w asekuracji Terlikowska, Pipe, Wrońska nie kończy. Natomiast Grzelak już tak, przedziera się przez blok rywalek. Palcami Terlikowska. Zawisła sobie Kauzanu Bielak i dała swojej ekipie setbole. Na zagrywce Barbara Latos. Ale to za chwilę, bo jeszcze drugi czas dla Cezarego Tulina. No i wracamy na parkiet. Piłka setowa dla Ateny. Zagrywa Barbara Latos. Zagrywa w siatkę, a zatem pierwszy setbol obroniony. Wraca Alicja Czernek pod siatkę, a Patrycja Łabucka na zagrywce. Terlikowska przyjęła na trzeci metr, Latos nie kończy. Z pierwszej strefy Żuryńska. Teraz chwila takiej przepakowej gry, ale wracamy już do typowo siatkarskiej akcji. Zatrzymana zostaje Czernek. 25-20 wygrywa Atena i tym samym prowadzi w całym meczu już 2-0.
pakiet, moi drodzy, po dwóch setach na prowadzeniu UKS Athena Warszawa. Od zagrywki trzeciego seta rozpocznie Kinga Wrońska. Grześkowiak, dobre przyjęcie, Grzelak nie kończy. Latos, szybka piłka i kończy z prawego skrzydła. Kinga Wrońska. Złe przyjęcie w ekipie losu Nowy Dwór Mazowiecki. 2-0 dla Ateny. Staśkowiak na trzeci, czwarty metr. Żuryńska musi oddawać, ale dotyka siatki, która jest zawodniczy Kateny. Bąkiewicz, plas z lewego skrzydła, Stan wyłączona z rozegrania, lewe skrzydło, Staśkowiak. Kontra Ateny, Aleksandra Bąkiewicz, nie dogoni tego Grzelaka. Na zagrywce Daria Pińkowska. Stan na prawe skrzydło, Aleksandra Żuryńska po bloku rywalek. Latos mocno huknęła, przełamując ręce ekipy losu Nowy Dwór Mazowiecki. Daria Pińkowska. Jęła Staśkowiak, do niej też posłana piłka, Pińkowska w obronie, Latos, Żuryńska na posterunku, z pipa uderza Grzelak i szczęśliwie zdobywa punkt. Alicja Czernek. Zagrywka w siatkę, piąty punkt Ateny. Grzelak przyjmuje na czwarty metr, Staśkowiak z lewego skrzydła nie kończy, kontra Ateny, pierwsza strefa, Latos, kończy, zdobywa punkt. Barbara Latos. Przyjęcie na trzeci metr, Łabucka pod siatką. Nie sięgnęła tej piłki, no troszeczkę tak na pełnym ryzyku rozegrana ta akcja.
i czas dla trenera Cezarego Tulina. Wracamy na parkiet. Barbara Latos na zagrywce. 7-2 prowadzi Atena. Teraz chyba autową piłkę wzięła Grzelak. Bąkiewicz kiwa za blok. Tam bardzo daleko okopane broniące. No i rośnie przewaga Ateny, która pewnym krokiem zmierza po zwycięstwo w tym spotkaniu. Staśkowiak, bardzo dobre przyjęcie do niej też piłka, wyrzucona troszeczkę kapitan zespołu z Nowego Dworu Mazowieckiego, kontra Ateny. Plasem Wrońska, Łabucka, bardzo fajnie sobie zawisła tam, mogła wybierać kierunek, nie skończyła jednak, Bąkiewicz w kontrze. Żuryńska po prostej prosto w Terlikowską. Latos. Ach, teraz nie będzie ataku Żuryńskiej z tej piłki. Z głębi pola wystawia Wrońska, Bąkiewicz musi się również ratować, ale proszę bardzo, co za przegląd pola Aleksandra Bąkiewicz. Fantastycznie odsłoniła Bąkiewicz teraz mankamenty w ustawieniu rywalek. Żywaczewska palcami na czwarty metr, Żuryńska plasem na drugą stronę, lewe skrzydło, Bąkiewicz. I w siatkę uderza Staśkowiak. Utrudnioną sprawę w rozegraniu ma Aleksandra Stan, kiedy te właśnie takie chirurgiczne, precyzyjne kiwki odrzucają ją od siatki. Sprawiają, że ona musi gdzieś tam gonić piłkę. No i efekty są takie właśnie, że na siatce dominuje Atena. Łabucka nieźle sobie poradziła z tą piłką. Terlikowska na lewe skrzydło, Bąkiewicz. Grzywaczewska jest na miejscu, lewe skrzydło, Staśkowiak. Terlikowska nad siebie, pierwsza strefa. Latos nie trafiła. Dziesięć do trzech. Bąkiewicz teraz w siatkę. Czwarty punkt dla losu Nowy Dwór Mazowiecki. Aleksandra Żuryńska. Również ona psuje zagrywkę. Jedenasty punkt dla Ateny. Zmiana, którą już widzieliśmy wcześniej, pojawi nam się na parkiecie Patrycja Majos. A na zagrywce Aleksandra Bąkiewicz. No, celowała tam w narożnik boiska Bąkiewicz, ale nie trafiła, za daleko uderzyła. Jak poradzi sobie teraz Natalia Staśkowiak?
piłka w siatce. Dwanaście do pięciu, pewne prowadzenie zespołu z Warszawy. Na zagrywce Izabela Kałzanu-Bielak. Stan na prawe skrzydło, Łabucka. Piłka za darmo oddana ekipie Losu. Teraz za nisko piłka dla Łabuckiej. Kontra Ateny. Majos nie kończy. Nieporozumienie przeszkodziła tam Pieńkowska koleżance. Grzelak po pasywnym bloku. Kałzanu-Bielak do Majos. Ale aut. Autowe uderzenie tej siatkarki. Łabucka, mocne uderzenie, wysoka siatkarka z takim flotem, to jest zawsze zagrożenie. Patrycja Łabucka. Nad siebie Terlikowska. Latos poradziła sobie, ale nie skończyła. Grzelak w kontrataku. Bąkiewicz na lewe skrzydło do Majos. Piłka nastrzelona na blok. Stan, pierwsza strefa Żuryńska. Palcami Bąkiewicz. Znowu pierwsza strefa po drugiej stronie parkietu. Nieskończone uderzenie Latos. Boisko. Osiem do dwunastu. Jeszcze zryw losu Nowy Dwór Mazowiecki. Teraz podniosła zagrywkę Łabucka i nie trafiła. 13 oczko Ateny. Zagrywa Czaplicka. Żelak z lewego skrzydła, Czaplicka wyłączona z rozegrania, prawe skrzydło, Latos nie trafia. Do 9 dla Ateny. 2 do 0 w całym meczu. Terlikowska przyjmuje na trzeci metr. Majos z prawego skrzydła. Piłka była sekurowana przez Bąkiewicz. Znowu Majos. Tym razem tylko Kiwka Grzywaczewska jest na miejscu. Żuryńska trafia. No i odrabiają krok za krokiem straty zawodniczki Losu. Nowy Dwór Mazowiecki. Piotr Olenderek prosi o czas. Stan zagrywa, Terlikowska przyjęła, Latos, jednorącz tam broni Staśkowiak, dyszlem wystawia Stan, muszą oddawać na drugą stronę za darmo jej koleżanki, szybka akcja Pieńkowska, trafia. 14-10. Patrycja Majos.
Staśkowiak zmusza stan do sprintu. Oddają na drugą stronę zawodniczki losu. Ale Atos bezlitosna. 15-10. Grzywaczewski, prawe skrzydło, Grzelak tylko plasem. Żuryńska po przekątnej, jedną ręką broni tam Ternikowska, Bąkiewicz, sytuacyjna piłka. Nad siebie Grzelak, Żuryńska po prostej. Dobrze broni Majos. Teraz Bąkiewicz bardzo mocno i nie opanowała piłki Staszkowiak. Patrycja Majos. Ale to za chwilę. Jeszcze czas dla Cezarego Tulina. Patrycja Majos na zagrywce. I blokiem podwyższa Atena. Przyjęcie Grzywaczewskiej, lewe skrzydło, Żuryńska wał. Patrycja Majos, 18-10 dla jej zespołu. Przyjęcie na trzeci metr, Grzelak po prostej. Bąkiewicz zatrzymana, ale sama się wyasekurowała. Ternikowska jeszcze jest w stanie dostarczyć koleżankom piłkę do przebicia. Nie kończy Żuryńska, ale nie dogoni już tam piłki Czaplicka. 18-11. Majos w przyjęciu, lewe skrzydło, Bąkiewicz. Blisko było, ale nie trafia. Po długiej przekątnej uderzyła tę piłkę. 18-12. Zagrywała Grzelak. Teraz troszeczkę zgubiła tempo Pieńkowska. A Żuryńska wykorzystuje kontratak. 13 punkt dla jej zespołu. Serwis na Majos. Ją sobie wybrały za cel do zagrywki zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego. Teraz piłka uderza w sufit.
pierwszy sufit na tym turnieju. No i cóż, 19 punkt dla Ateny. Daria Pieńkowska. Staśkowiak przyjmowała, Żuryńska w siatkę. No tutaj naprawdę trzęsienie ziemi musiałoby nastąpić, żeby Atena dała sobie wydrzeć zwycięstwo w tym meczu. 20 do 13, 2 do 0 w całym spotkaniu. Teraz wysoka piłka do Staśkowiak. Odpuściły ją blokiem, nie wiem dlaczego, zawodniczki Ateny. No i kosztowało je to punkt. 20 do 14. Alicja Czernek. Ola Bąkiewicz plasem. Zatrzymały się tam siatkarki losu. Latos zmusza do rzutu Czernek. Teraz kontratak Ateny w górze. Zgubiły tempo gdzieś tam znowu siatkarki Ateny. Kauzanu ledwo sięgnęła do tej piłki. A Latos zatrzymana blokiem. 20 do 15. Zmiana w ekipie losu. Nowy Dwór Mazowiecki. Magdalena Doner na zagrywce zastąpi Alicję Czernek. Bąkiewicz przyjęła. Zatrzymana blokiem tam Latos, a Łabucka z pochodzącej. No i proszę. Co za zryw ekipy losu, Nowy Dwór. To są ambitne dziewczyny. Na pewno się nie poddadzą. Magdalena Doner. Teraz Bąkiewicz po taśmie, nie zdołały opanować piłki siatkarki z Nowego Dworu. 21 do 16. Jeszcze jedna zmiana. Wejdzie na parkiet Zuzanna Trzpioła. Ona zastępuje Aleksandrę Żuryńską. Uderzenie z lewego skrzydła losu, Nowy Dwór. 21 do 17 dla Ateny. Zuzanna Trzpioła. Teraz dobre 3 metry w aut uderza. 22-17 dla warszawskiej Ateny. Zmiana. Na parkiecie pojawił się kapitan zespołu Ateny, czyli Wiktoria Mutter. Autowa zagrywka, teraz znowu seria błędów z obu stron. Natalia Staśkowiak. Mutter z obejgnięcia na jedną nogę, kontra losu Nowy Dwór, Staśkowiak plasem, Latos dogrywa bez problemu. Majos kończy. 23 do 18 dla Ateny Warszawa. Już teraz tak awansem nieco. Przeproszę Państwa, że po zakończeniu meczu nie będę mógł na dłużej z Wami zostać, żeby podsumować to spotkanie. Dlatego, że jeszcze tutaj
Z tego co dostałem informację od organizatora, będą stały przede mną zadania typowo spikerskie tu w hali. Także z góry przepraszam, będziemy kończyć szybko po zakończeniu tego meczu. A to wygląda na to, że nastąpi za chwilę. 24:18, piłka meczowa dla Ateny Warszawa. Piłka na lewe skrzydło. Grzela kończy. Pierwszy mecz był obroniony. Patrycja Łabucka na zagrywce. Zagrywka Łabuckiej. Pieńkowska broni się jeszcze. Los Nowy Dwór Mazowiecki ambitnie. Spajpa Bąkiewicz nie trafia. 20 punkt dla Losu Nowy Dwór Mazowiecki. Zmiana w ekipie z Nowego Dworu. Julia Żelazek pojawi się na parkiecie. Ona wędruje na zagrywkę. Zwycięstwo w tym meczu dla Aten oznacza, że ni mniej, ni więcej, tylko to, że jutro na pewno zagra o złoty medal Mistrzostw Mazowsza juniorek. I tak ten mecz się kończy. 25-20 wygrywa Atena Warszawa, 3-0. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu. Odmeldowuje się Maciej Szewczyk.